No i nadeszło lato w Krakowie. Nadeszło lato, temperatura sięga 30 stopni. Moi drodzy, to jest jeden z takich dni, kiedy człowiek zastanawia się, kiedy ostatnio robił w samochodzie przegląd klimatyzacji i czy na pewno jest ona wystarczająco wydajna, bo chyba powinna bardziej chłodzić i szybciej. I właśnie w jeden z takich pięknych, cudownych, upalnych, prawdziwie czerwcowych dni jedziemy na Zabłocie. Na Zabłocie, czyli do tak naprawdę, nie powiem, że nowo powstającej dzielnicy Krakowa, ale na nowo stającej się bardzo modną miejscówką dzielnicy Krakowa, bo właśnie tam odbędzie się live zatytułowany Vademecum adaptacyjne. Bliżej przedszkola zaprosiło naprawdę największe nazwiska, które będą mówiły i szkoliły nauczycieli, jak dzieci wprowadzać w świat przedszkolny, jak je do niego przyzwyczaić, jak z nimi oswajać i jak zrobić to tak, żeby wrzesień w grupie maluszków i czasami październik i listopad nie był przerażającym przeżyciem i dla dzieci, i dla was, nauczycieli. Ale koniec pitololo z podróży, przenosimy się na miejsce! Pan Miłosz Senior Control! Bam! Jesteśmy na miejscu. Gorąco. Idziemy zobaczyć, kto już jest. Emilko, gdzie jesteśmy i co robimy? Jesteśmy w iLabie. Tutaj kręcimy live'y. Wow! Ile tu jest ciekawych rzeczy! Czyli co? Tutaj będzie co? Tutaj będzie stoisko. Tak jest, tak jak na konferencję. Ze wszystkimi możliwymi ciekawymi. Jest jak tu ładnie, kolorowo. No, dobrze. Popatrz, nawet są nowe adapta, jak jeszcze nie widziałem. A, widzisz. Super, tutaj mamy co? Tutaj będziemy się łączyli z gośćmi tak z tego jest. Telewizora. Tak jest. Bo dzisiaj będzie hybrydowo, tak to się nazywa? Hybrydowo będzie, tak. I stacjonarnie, i hybrydowo. No, my gdzie? Gdzie jest nasze... Gdzie... Tu jest nasz stoliczek barowy. Studio, dobrze. Czyli ja ten piano też sobie gdzieś tu musiałbym rozłożyć. Tak, tak. A tutaj są nagrody dla dzisiejszych... To są wszystko nagrody? Tak. To... Aż tyle nagród? Aż tyle nagród. O, kurczę. No. A co? Dobrze, a tam? Bo tam jest jeszcze... Jezu, ile kamer. Ej, bo to jest fajnie. To jest bardzo ładnie. Wzięliśmy sobie pole i Błażeja. Dobrze. Ej, może my byśmy sobie też tutaj jakiś ten segmencik zrobili? No, zrobimy. Tak? No tak, Adrian jest przygotowany. Dominika, góra! Chodź tu! Tu jest backstage. To ona. Patrz, nie mamy selfie, a za to mamy przynajmniej... O nie! Jesteś gościnnie we vlogu. Dominika! Słucham. Siadaj. Słucham. Siadaj, opowiadaj. O czym? Zdajesz sobie sprawę, że dzięki tobie... Tak. ...wygrałem zakład z Emilią. Bo? Bo się zakładaliśmy się o to, jak szybko zrezygnujesz z pracy w przedszkolu po rozpoczęciu pracy w wydawnictwie. To wszystko. I Emilka bardzo mocno przestrzeliła, bo ci dała pół roku. No, dobrze. Ja ci dałem, nie wiem, ja powiedziałem, że od września już nie będziesz pracować w przedszkolu. Ale wygraliście oboje. Bo to jest dokładnie pół roku. Ale nie pół roku od naszego zakładu, przepraszam bardzo. A nasz zakład był, kiedy się ostatnio widzieliśmy i kiedy nagrywa... Kwiecień. No. Dobrze. No ale zrezygnowała w czerwcu. Ale ja zaczęłam w marcu tak naprawdę. Ale nie. Liczyło się od... Jestem na takim przejściowym okresie. Dominika, powiedz wszystkim, co robisz w bliżej przedszkole. Czego ja nie robię? Czyli tak jak każdy. No, na razie siedzę, gadam z tobą. To wszystko w ramach obowiązków zawodowych. Tak to bym już dawno poszło. Dokładnie tak. Dobrze. No ale jak... Dobrze. Będę się chwalić we wrześniu, jak już zacznę tak, wiesz, na stałe współpracę. Dobrze. Koniec wywiadu. Emilio, tak, widzę, że już jesteśmy podpięci. Tak, jesteśmy podpięci. Ostatnie pół godziny przed live'em. No i jak na nastroje? Zaczynasz stresować. Tak, już. Taki mini zawał. Dzień dobry! Rozpoczęliśmy, witamy serdecznie w naszym Bliżej Przedszkola TV. Myślę, że możemy tak to nazwać. Tak, tak. Witamy was w pierwszym odcinku. Pytanie na kolację. A co tym razem zaserwujemy na kolację? Pytanie na kolację, czyli nasz własny, właśnie wymyślony format telewizji kolacyjowej, ponieważ nie oszukujmy się, przy telewizji śniadaniowej większość z nas jest w przedszkolach. Dlatego mamy telewizję kolacyjową, ale sam zamysł będzie podobny. Tak. Dzisiaj w menu znajdziemy same wielkie osobistości, które powiedzą nam o
adaptacji przedszkolnej. Adaptacji w przedszkolu, ponieważ zbliża się wrzesień. I co zrobić, żeby te nasze wrześnie były cudowne, pełne uśmiechu, a nie płaczu i przerażenia. Tak, tak. I obaw, niepokoi i tak dalej, można tego wymieniać. Można. Można, ale po co? Ale po co? Po to mamy dzisiaj ekspertów, żeby oni zajęli się tym za nas. Czekam, przygotowuję się i czytam komentarze. Co są miłe? Lubią no, nas? Tak, lubią nas, bo mówią, kochamy was, kochamy. O, rzeczywiście, to jest pewna prawda. Emilka, jesteśmy po pierwszym wejściu, jak oceniasz? No, już jest okej. Okay. Już jest okej? Okay. Już jest dobrze, teraz już będzie z górki. Tak, teraz już będzie z górki. I jak się czujesz w roli tutaj gwiazdy filmowej? Znaczy, ja? Bardzo dobrze. Kurczę, jeszcze takie fotele powinniśmy mieć, tak sobie siedzieć. To z czasem, słuchaj, to z dorobimy czasem, się. Dorobimy takie się. Czerwone fotele, tak, z napisem tak. Bliżej przedszkola. Tak. Dobrze, mam nadzieję. Dominika. Dominika, góra! Skończyć. Czas spać. Czas spać. Chodźmy spać. Dziękuję wam wszystkim. Chodźmy spać. I myślę, że jeżeli taki format, może nie aż w takim rozmiarze czasowym. Nie tak długo, tak. Ale jeżeli taki format naszej kolacjowej telewizji bliżej przedszkola TV wam się spodoba, tak. To myślę, czekamy, że... właśnie, jesteśmy ciekawi waszej opinii, czy byście chcieli, a może jednak. A może nie. Było po prostu za dużo dobra tak. I już po prostu nie wiecie, w co ręce włożyć, bo tyle konkretów. Tak. Może tak być. Dziękujemy was bardzo i dzisiejszego wieczoru żegnam się z państwem Emilia Rak i pan Miłosz Konarski. Dobranoc. No i co? Już skończyliśmy, panie Miłoszu. Znaczy, ja skończyłam, ale pan Miłosz jeszcze nie, ponieważ pan Miłosz właśnie podpisuje... kilkadziesiąt publikacji ma do podpisania. Ja nie wiem, kto to wymyślił, ale wiem, kto się na to zgodził. Z uśmiechem. Emilko, jak podsumujesz dzisiejszego live'a? Było dużo, bardzo bomba merytoryczna. Długo, ponad 4 godziny. Ponad 4 godziny. Samego live'a. Tak. Myśmy tu jeszcze byli 2 godziny wcześniej, więc... I od początku tego vloga minęło ponad 6 godzin. Tak. To grubo ponad 6 godzin. Grubo, ale dajemy radę. Mam nadzieję, że to nie jest nasz pierwszy ostatni. I ostatni raz. Więc przyszedł czas podsumowań. Tak. Dziękujemy wszystkim serdecznie za udział. Mam nadzieję, że taki vlog, żeby pokazać troszkę jak to wygląda od kuchni, bo na Facebooku widać po prostu tylko piękną otoczkę a czasami te ciekawsze rzeczy dzieją się tutaj właśnie na zapleczu. Tak, zapleczu. Są takie ciekawe. Jeżeli wam się podoba, myślę, że możemy z Emilką robić to częściej. W każdym razie mamy zgodę szefa najwyższego. Tak. A tymczasem co? A tymczasem podpisuję ostatnią publikację, pakuję się. Uwaga, to jest wielkopomna chwila. Narysuję słoneczko i chmurkę. Nie widać, że to chmurka i deszczyk. Widać, że to chmurka i deszczyk? Chyba tak.
Sorry za bazgroły. Limitowana edycja. Tutaj średniaczku może być twoja. Myśmy tu powinni jakiś specjalny konkurs z tą zrobić. Ej, zróbmy jakiś specjalny konkurs na Facebooku. Słuchajcie, kto trafi się ta publikacja? Komu się trafi ta publikacja? Proszę opublikować to na grupie. Zdjęcie, a my już zadziałamy niespodzianką, tak? Jakąś taką na przykład niepobezgraną publikacją. Nie od pana Miłosza, mam fajną. Albo nową. Nową, o właśnie, koszałki, opałki będą... Dobrze, kończ wasz wstydu, tak. Oszczeń, kończenie. Pa! Cześć!